kolejny raz przyglądamy się temu, po co nam joga twarzy i po co instruktor, jak przecież są filmiki. I zerkniemy sobie na to na przykładzie ćwiczenia na szyję i na podbródek. Ćwiczenie wygląda tak, że językiem unosząc brodę mocno sięgamy do góry, a potem na boki. Do góry i do góry. I w każdą stronę robimy to 15 razy. Ale jeśli was ktoś nie przypilnuje, nie powie i odrzucicie za daleko głowę, to wasze mięśnie będą słabiej pracowały i będzie wam się bardzo męczył kark. Więc po to są kursy, po to są zajęcia, po to są instruktorzy. Dlatego zapraszamy was w środę o 17 i w niedzielę o 11 na relaksującą i ujędrniającą jogę twarzy.